Halo, halo. Cześć, dzień dobry. Ja jestem Wojtek i zapraszam Was oczywiście na kolejny odcinek z The Apple Within 2. Okej, moi drodzy, wróciliśmy do miasteczka Union w Post Plus. Powiem tak. Jestem debilem i idiotą, dlatego że wszystkie rzeczy, które wydałem, nasz proch, cenny proch, wydałem na karabin. I zrobiłem to totalnie nieumyślnie, dlatego że po prostu tak wyszło. Więc cóż, ale zrobiłem kilka też amunicji do naszego karabinu snajperskiego, więc mam wielką, cichą nadzieję, że przydadzą się do czegoś. Dodatkowo też wytworzyłem miotacz ognia, który jest tutaj ze mną. Tylko że już będę miał, widzę, problem, gdzie go konkretnie przypisać, ale myślę, że może go przypiszemy do szóstki, do siódemki to, a do ósemki cyk. I tak chyba będzie najlepiej. Także siódemeczka, nie, przepraszam, szósteczka, miotacz ognia, flamethrower. No dobra, działa jakby chyba chciał, nie wiem jeszcze dokładnie, ale kupiłem też inne ulepszenie broni, o którym, niż to, które wam mówiłem. Po pierwsze, kupiłem ulepszenie do naszego harpuna, że w momencie wystrzału podpala dodatkowo przeciwników, jak widzicie, świeci. I dodatkowo też bodajże chyba... Nie, zaraz, co ja kupiłem? Ej, już się pogubiłem. Autentycznie pogubiłem się, co kupiłem. A, kupiłem, to się nazywa kanonada strzał? Jakoś tak. I w momencie, w którym strzelamy, każdy następny jakby pocisk zadaje zwiększone obrażenia. Więc ja myślę, że to będzie dużo lepsze rozwiązanie niż to życie. W sensie spowolnienie czasu. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo... Chyba częściej będę tego po prostu używać. Zatrzymaj się i się nie podpal. No nie wierzę, kuźwa! Ja jestem ślepy, nie? Właśnie, kaskada kul to się dokładniej nazywa. Tylko że... I tak średnio. Kolejna sakwa. Naboje do kalibru. I co z tego, jak nie będę mógł za bardzo tych naboi używać? W sensie, bardzo szybko się kończą. Widzę, że mamy chyba kolejnego tutaj martwego funkcjonariusza. Nie wiem czasem, czy to nie jest dokładnie ten sam, który był poprzednio. Tu chyba coś leżało. Owszem. Części. W aucie coś jest. O! Tu jest apteczka, ale nie mamy. No i właśnie, moi drodzy, pożegnaliśmy się właściwie z całością amunicji mojej. Także to nie jest miłe doświadczenie. Ale kto wie, może aż tak źle nie będzie. O, właśnie, proch. Czy ja tutaj widzę... Nie, nie, nie. O, nie, 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 nie. Ja się tak nie bawiłem. Kuźwa, dlaczego tu jest jeszcze jeden ten typ z miotaczem ognia? Świetnie, znowu się wypompuje z całej amunicji, nie? Again, czemu by nie? Dobra, ale może Sykes nam coś poradzi tutaj, dopomoże, wspomoże, czymkolwiek, nowa broń, whatever. Dobra, dzisiaj tutaj widzę modną. Tylko że tak, są ich trzy osoby. To się trzy zombiaki. Najlepiej byłoby te dwa. Najlepiej byłoby te dwa stąd wymiksować. I zabrać się za tego jednego, który tu się modli. Oni mnie zauważyli? Nie. Dalej, buteleczka. W tamtą stronę proszę iść. Tu nikogo nie ma. Mnie tu nie było. O typie. Dawaj, dawaj, dawaj. Już, palimy się. O kuźwa. O, czy on się spali? O, ona się spaliła, a czy on się spali? Czad. To cieszę się, że to kupiłem. To jest ostatnie ulepszenie ogólnie tego naszego
naszego harpuna, w sensie zwykłego harpuna oczywiście. Więc już więcej go nie ulepszę, ale wydaje mi się, że chyba dobrze zrobiliśmy. Chociaż tak, na pewno pan z miotaczem ognia, domyślam się, że może być troszeczkę odporny na to, chociaż... Ciężko jest mi powiedzieć, czy będzie akurat na tyle odporny. Natomiast jest jeszcze inna kwestia. Moglibyśmy sobie pominąć tego pana z miotaczem ognia, bo tak na dobrą sprawę nie jest mi potrzebna już żadna część. Ale z drugiej strony, kurde, to jest jednak exp. I domyślam się, że to z niego też coś ciekawego pewnie wyleci, więc... Można by skombinować coś, spróbować. Dobra, ale zobaczmy, co Sykes od nas chciał. O, przy okazji... A. What's going on, Sykes? I'm sort of busy here. Hey, you're the one who told me to call you before I left. You found your back door. Check it out. Congrats. You'll have to show me how to use it if I need to get Lily out later. Fair enough, but here's the deal. I'm gonna need you to help me get out of here first. Help you? I don't know anything about how these computers work, Sykes. That's not what I need help with. I hacked the servers to access a restricted area of STEM. There's a pod in there that I'm gonna use to get out of here. Problem is, the power's out. And there are a bunch of those things in there too. Damn collapse is affecting the deepest parts of STEM. You get the power back on and clear the place out for me, I can get the hell out of here. Again, what's in it for me? I'll show you how to use the pod before I go. How's that? Okay. Worth a try, I guess. Thank you. Oh, nie. Czyli... Jednym słowem. Wchodzimy, pomagamy mu, on nas potem nauczy i zobaczymy, co z tego... Nie wychodzimy, Sebastian. Wracamy. Tylko domyślam się, że to może nie być takie łatwe. Ale kto wie. Dobra, zobaczmy, czy w tej kapsule coś jest nowego. Oczywiście, dzień do... O, spisałeś się. O, 4 naboje, chłopie. Co ja sobie z tym zrobię? No dobra, jest lusterko, ale lusterko to mi tutaj zupełnie nie pomoże. Dobra, słuchajcie, nie mamy wyjścia. Pijemy kawę i wchodzimy. No dobra. All right. Let's do this before I get cold feet. Fajnie by było w sumie też, gdyby to nam tak jakby gdzieś tam po części delikatnie bardziej pomagało w rozgrywce. Chociaż domyślam się, że pewnie tutaj będzie kilka takich rzeczy, które na pewno nam się przydadzą. Pewnie jakaś amunicja, bądź jakieś inne rzeczy. Dobra, szpik, skrzydło eksperymentalne, czad. No i dobrze mi się wydawało, że będziemy mieli, chociaż części do broni... tak średnio są mi już potrzebne, ale jest proch. Gwoździe. No akurat tutaj to jesteśmy pełni, dobra. To teraz pytanie na 1500 punktów. Jak to działa? Musimy dostać się tutaj. Wygląda, że nie będzie to trudna przeprawa. Ale domyślam się, że taką nie będzie na pewno. Czemu ty zawsze musisz wchodzić z kopa? Spooky. Jest to wszystko spooky, masz rację. Oni tutaj na pewno są i na pewno żyją, więc może zróbmy to tak. Dobrze mi się wydawało. Nie, no żartujecie sobie ze mnie. Tyle dostaliście, a jeszcze żyjecie? Typie. O nie, złapał mnie. Dobrze, buteleczką go jedziesz.
Kuźwa, ten nóż. Ach, gdyby, jak ja bym bardzo chciał, żeby ten nóż był lepszy. Ale tak się nie da. Dobra, tu właśnie mogę się... Nie, apteczkę. Kuźwa, znowu się pomyliłem. Coś mnie tu znowu wyhacza, że tu jestem. Ale przecież mnie tu nie ma. Tu jest siekiera. Może też jej wcześniej nie zauważyłem. No dobra, jak to tu wygląda? Tu jest ten jeden, który próbuje się dobić do drzwi, więc myślę, że możemy go spokojnie dziabnąć. Wchłonąć żelik. Ale faktycznie trochę ich tu jest, tylko że wiecie co? Większość z nich z tego co widzę ma... Ja mam siekierę przecież i tak. Nie wierzę. Dziabnij go. Bardzo dobrze. Tylko że ta typiara... O nie. No chodź. Jesteś jedna? No chodź. Poczęstuję cię harpunem. A ty mnie nie widzisz już. To bardzo dobrze, że mnie nie widzisz. Aha, ona i tak tam wlazła, nie? Dlaczego ty się odwróciła? Koleżanko. Nie wolno. Naprawdę nie wolno. Dobra. Wszyscy są tutaj dziabnięci. Zobaczmy, jak to tu wygląda. I to jest tutaj, ostatni krok. Wejdź do Spidermana, czyli to jest... A, tu jest zasilanie. O Jezu, znowu te przełączniki. 3, 4. Jak włączę te 2, 3 będę potrzebować. I ten. Dobra. Pokonaj wszystkich wrogów i skontaktuj się z Sykesem w sali. O nie! Kuźwa! No a już myślałem, że będzie tak prosto. Ja pierdykam. No chodźcie tu, na co wy czekacie, kurde? Najlepiej wszyscy naraz, proszę mi tu wejść. Wszyscy naraz, nie pojedynczo. No chodźcie, chodźcie. Przecież tu jestem. No nie mówcie mi, że jesteście na tyle ułomni, że nie potraficie tu wejść. Halo. No nareszcie. Czy ile można na was czekać? To jeszcze tutaj. Tu macie jeszcze drugą bumbumkę. No, chodźcie, chodźcie, chodźcie bliżej, 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 bliżej. Bum. Czad. A ty czego tutaj? Żegnam. A ty jeszcze, ten jeszcze żyje. O nie. Kuźwa. No już nie. No i pięknie. Ale domyślam się, że to nie będzie koniec potworów. Chociaż... Tu jest chyba ta sala z kapsułą, tak? Tak. This is it then. No dobra, czyli co, on ucieknie? Thanks, man. Wouldn't have been able to do it without you. Are you sure this is gonna work? No,
but staying in here isn't gonna do me any good. Anything is worth a try at this point. Okay, it's all set. When you bring Lily back here, there's a timer right here. Turn it a quarter rotation, and then you just press this button. It'll give you 60 seconds to climb into the pod. You both should be able to fit in it together. I don't know, Sykes. I got a bad feeling about this. Look, man, I know what I'm doing, okay? Maybe you should hold off on this. Help me find Lily, and then we can all find another way out of here. I feel for you, man. I really do. But I'm doing the best thing I can do for you by getting this pod operational. Okay. If you say so. Wish me luck, Sebastian. No właśnie, teraz jest dobre pytanie, co się stanie, no bo nawet jeżeli to on się obudzi przecież w normalnym świecie u nich tam, więc jak stamtąd ucieknie? Jak ucieknie od Mobiusa i w ogóle? Thanks, man. I left you something in there for helping me. I'm not gonna need it where I'm going. See you on the other side, Sebastian. Pytanie, czy to by na pewno tak zadziała. No dobra, zniknął. He's gone. I wonder if it worked. Żegnaj, Sykes. Misja ukończona, ostatni krok. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy... Znaczy nie wiem, czy będzie taka możliwość, żeby wiecie, zapytać się Kidman. Slide dostaliśmy, czat. Lepsza skrzyneczka, co w środku? Dwururka, dwa razy więcej. Okej. Okay. Domyślam się, że jeszcze bardziej pewnie zasobożerne. No dobra. Ale czekajcie, zobaczymy. Domyślam się, że to jest pewnie tutaj. I teraz mamy... A ja w ogóle mam więcej. Mam olbrzym, strzelba długolufowa i dwururka. Magazynek 2, zapas 3. Magazynek 3, zapas 3. Magazynek... Aha. Ja nigdy szczerze powiedziawszy, powiem wam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, które jest lepsze, więc myślę, że chyba będziemy używali po prostu zwykłego. No dobra, czyli tak na dobrą sprawę, słuchajcie, pomogliśmy Sykesowi. Jego już z nami nie ma, więc on już do nas raczej nie wróci. Dlatego musimy teraz wrócić. I będziemy szli dalej, w stronę oczywiście naszego niezbyt fajnego pana. Ale wiecie co, obawiałem się też, że ta misja będzie troszeczkę trudniejsza, a widzę, że wcale taka trudna nie była. W sensie, wystarczyło przyjść, zabić kilka potworów. Owszem, znowu zużyłem trochę, wydaje mi się, że za dużo amunicji, mogłem zrobić to inaczej. Ale i tak nie wyszło źle. Tylko że teraz mamy ten problem, że czeka na nas kolejny kolega z miotaczem ognia, więc zastanawiam się, czy go ominąć, czy go pokonać. To jest dobre pytanie. Co zrobić? Bo on tam pewnie łazi z tym miotaczem ognia. A my musimy się... O, widzicie, jest. A widzicie, dobrze mi się wydawało, że on się nie pali. Zaraz. Nie ogarnąłem żadnej amunicji. Dobra, koleś trochę obrywa. Okej,
Oczywiście brak amunicji, bo przecież jak żeby inaczej. Nie mam nic. Dobra, leży. Powiem wam tak. Ta broń, którą mamy teraz, ona faktycznie zużywa... Ten zbiornik to mi w sumie niepotrzebny. 5000 dostaliśmy. Słuchajcie, ta broń jest dobra, dlatego że ona... W połączeniu z tym, z tą zdolnością, którą wykupiłem, naprawdę dużo da. Ale niestety jest strasznie, ale to strasznie zasobożerna i to... W takim najgorszym bym powiedział słowa tego znaczeniu, nie? Dzień dobry. Tu się modlimy? Super. Dobra, ale pokonaliśmy tak na dobrą sprawę trzeciego, tak? Tak, to był trzeci z Zmytaczem Ognia i mam wielką nadzieję, że już żadnego nie spotkamy, bo oni są naprawdę trudni i naprawdę strasznie, ale to strasznie dużo zasobów jest nam potrzebne do tego, żeby ich zabić, nie? Masakra. Dobra, to jest ta jego śmieszna forteca, tak? Domyślam się, że do tego ognia nie mam co iść. Ale my musimy się spotkać w tym hotelu i tam był jeszcze jeden, widzę, z tyłu. Powinien być ten... Tutaj gdzieś... O, jest. Kolejne ulepszenie. Co prawda to ulepszenie tych sakiew w momencie, w którym nie mam tak dużych ilości pocisków i całej reszty jest troszeczkę, wiecie, nie bardzo. No ale cóż, zrobimy, nic nie zrobimy. Hotel is clear, Hoffman. Are you done with your tweaks? Ready as I'll ever be. Okay, I'm sending you the coordinates. No, a chciałem jeszcze tymi automatami poczepać. Well, here it is. What is it? It's a portable field stabilizer. O'Neill must have been working on it before Theodore changed him. It creates a small area of stabilization that should keep the fire away. How small? Its circumference is about as big as a safe house. Big enough to protect me. Good. How's it work? That's the tough part. It's a prototype, so it's a little temperamental. I have to operate it. Last thing you want is for it to go on the fritz while you're in a wall of flame. I can't let you do that. It's too dangerous. So is staying here if you can't get inside. Besides, I'm sick of hiding. The only way we're gonna get through this is if we work together. It's the only way to save Lily. And what if you need emergency psychoanalysis? Takiej psychoanalizy. You know just what to say to convince me, Hoffman. Of course I do. I'm the team psychologist. That you are. You might want to prepare for this. Let me know when you're ready to go. To będzie trudne. Dacie mi napój. Wolałbym napój niż bezpieczniki. Ty, bukwo. O, 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 o. W sumie to bym bił, bo to mi jeszcze nic nie dało drugiej rzeczy. Ale chyba już mi nie dadzą za bardzo. A nie chcę tutaj stać jak debil i... też uderzać w to wszystko. Dobra, słuchajcie, w także. Widzę, że dostaliśmy sporo części prochu strzelniczego, też mamy w miarę dużo. Dziennik Hoffmana, okej. Dobra, ale wrócimy się do piguły. Przede wszystkim, pierwsza rzecz. Na pewno w pierwszej kolejności skorzystam z fotelu. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie coś ulepszyć. Na pewno wiem, że mamy chyba ze dwie skrzynki do otwarcia. Cześć, Tatianka. Hej, hej, hello. Najpierw chcę skrzynki.
Tam w ogóle, jak widzicie, mam harpuny, których wcześniej nie odebrałem. Mam jeden klucz do szafki, więc musimy zrobić to... Dobra, dajmy ten. O! Połowa zapasów, słuchajcie, dopiero połowę ogarnęliśmy. Czat. Dobra, mamy 18 tysięcy. Słuchajcie, tego to ja na pewno nie kupię. Serio. Naprawdę. Nie wiem, jak to... Nie wiem. Nie da się chyba... Chociaż... Teoretycznie by dało radę, no ale dobra, trudno. Dobra, aha, my nie mamy też... A, bo ja nie mam czerwonego żelu, to wiecie co? My chyba nic nie ulepszymy za bardzo. Ewentualnie tutaj mamy... Wysportowaniu. Jeszcze większa szybkość odzyskiwania kondycji. 12 tysięcy, trochę za drogo jak na to, a za bardzo tego nie potrzebuję, ale... Patrzcie, też nie jestem w stanie za bardzo nic kupić. Mogę kupić co najwyżej odepchnięcie kopniakiem i z leczenia odzyskiwanie... No bo to właściwie możemy kupić. I może faktycznie w tym nie w zdrowiu, tylko w wysportowaniu, ten powrót do sił. A, 12 tysięcy, zostało nam 10, to nie kupimy tu nic. No ewentualnie kopniak, możemy spróbować. F, gdy jest widoczna jego ikona. No dobra, może się przydać, chociaż mam wrażenie, że pewnie by się nam przydało dużo, dużo wcześniej. Dobra, czyli to mamy zrobione. Teraz tak, ważna sprawa, ulepszenie naszego ekwipunku i wytworzenie... określonych naboi i tutaj będę mieć problem dosyć duży. W ogóle zobaczcie, tu jest jeszcze jedna broń. Wydaje mi się, że tu powinien być miotacz ognia, ale ja nie jestem w stanie go ulepszyć, więc nie wiem, o co chodzi. Natomiast zastanawiam się nad pistoletem i ulepszenia go 200%. Chyba że pójdziemy w obrażenia krytyczne. To jest 60%. Ale to jest przy strzałach w słaby punkt wroga. 200%, chociaż w sumie bardziej chyba się ogarniam z tym, ale no to mnie nie stać. Dobra, pójdźmy w ten pistolet, bo ja go też dosyć często używam. Cyk, 200%. Teraz będzie najwięcej pierdzielenia się. Tak, na pewno naboje do pistoletów. Nie jestem w stanie wytworzyć wszystkich, więc myślę, że może wytwórzmy ich z 10. Do strzelby na razie mamy karabin snajperski. W sumie nie wiem, czy będzie mi to w jakikolwiek sposób potrzebne. Na pewno wytworzymy harpun, bo akurat jeżeli chodzi o... A, już by się pokończyły też łomy. O kurde. Tu nie mamy gwoździ, dymnych bełtów nie robię, apteczkę. I teraz musimy się porządnie zastanowić, co ja chcę. Tu mogę wytworzyć tylko co najwyżej 23 naboje, bo każdy jeden proch to są dwa. Może zróbmy 16. Jeden nabój do strzelby, no i domyślam się, że jeden do pistoletu. Dobra. I tutaj nic z tym więcej niestety nie jesteśmy w stanie zrobić, bo nie mam więcej komponentów. O, szlak mnie trafi zaraz, la 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 la. Dobra, słuchajcie, to co? Jeszcze mamy slajda do obejrzenia, jeżeli dobrze pamiętam, albo nawet ze dwa, więc Kiciuś nam da jeszcze potkę. Jestem właśnie ciekaw, ile mamy tych slajdów. Dwa. Czyli zbliżamy się do końca. No, oprócz tego kurczę jednego, jakbyśmy go mieli, byłoby super. Yes, Sebastian. What are you thinking about? Lily. Everything that's happening in here is because of her. Everyone wants her. Like she's just some object to be owned. She's the real victim here. Poor thing doesn't know what it's like to live a normal life. All these years with Mobius have probably destroyed her innocence. She's still a sweet little girl. I hope so. Her youth was stolen from her. She didn't get a chance to go to school, to have friends. All the birthdays and holidays she missed. It's heartbreaking to think of what she's been through. Lily was always so precocious, so smart and observant. She had this way of looking at you, where you knew that she understood you. Not just what you were saying, but what you were feeling, too. I always knew she was special. But I thought it was just because she was my daughter. Lily is special. She was found because of her off-the-chart scores on her standardized tests. I keep referring to her in the past tense. It still doesn't seem real to me that she's alive. And in here. She is. But you've got to save her before
to rebuild your relationship. I'm here to help. Just let me know what I can do for you. Kidman, daj mi nielimitowane amunicję i wszystko. Always. Stem. This is twice now it's failed. A machine that puts you inside other people's heads? Who decided it was something anyone needed? I don't want to know what's in another person's head. I learned that the last time. Ruvik developed it for its own twisted reasons. But Mobius saw potential in the technology. Potential to enslave everybody, you mean? Better than having it in the hands of a psycho. I don't know about that. Don't tell me you buy into that whole unifying mankind thing. Who knows what Ruvik would have done if you hadn't stopped him. Ruvik or Mobius. Either way, nobody should have their hands on this technology. It's too powerful. And power tends to get abused. No cóż. Czasem tak bywa. No ale dobra, moi drodzy, to cóż. Ja myślę, że na dzisiaj sobie zakończymy. Jeszcze od kitka weźmiemy dwie te 700. No mało, kiciuś, dajesz. Mało. No ale cóż. Nic więcej tutaj na razie dzisiaj nie zrobimy. A też nie chcę się za bardzo pchać dalej, bo domyślam się, że to będzie 14 rozdział. Więc przyznam się szczerze, że idzie nam całkiem dobrze, więc ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony. No i dobra, to cóż, moi drodzy, ja wam za dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie oczywiście o łapce, komentarzu i subskrypcji. Wpadnijcie też na wszystkie social media, linki macie oczywiście w opisie do filmu. I słuchajcie, mam ogólny już czas gry 14 godzin równe, także czat. Więc cóż, ja wam za dzisiaj dziękuję, to by było na tyle. No i co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się, cześć. Pa! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa!